Oblicz wartość wyrażenia tangens 30 stopni minus kosinus 60 stopni razy tangens 30 stopni plus kosinus 60 stopni. Zwróćmy uwagę, że mam tutaj wzór skróconego mnożenia. To jest nasze a. To jest a. Tu mamy b. I tutaj mamy b. W jednym nawiasie mamy minus, w drugim mamy plus. Czyli możemy zapisać to wyrażenie jako a do kwadratu, czyli u nas tangens do kwadratu minus b do kwadratu, czyli u nas kosinus do kwadratu. Podstawmy dane z tabelki. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3, przy czym tangens podnosimy do potęgi drugiej, więc cały ułamek również podnosimy do potęgi drugiej. Kosinus 60 stopni to jest 1 druga. Kosinus miał być podniesiony do potęgi drugiej, więc nasz ułamek również podnosimy do potęgi drugiej. I podnosimy do potęgi drugiej. Pierwiastek do potęgi drugiej, znak pierwiastka znika, zostaje nam 3. 3 do drugiej to jest 9. 1 do drugiej to jest 1. 2 do drugiej to jest 4. Teraz sprowadzamy do wspólnego mianownika. Dla dziewiątki i czwórki wspólnym mianownikiem będzie 36. Aby dziewiątkę należy pomnożyć przez 4, żeby dostać 36, więc licznik też mnożymy przez 4, czyli 3 razy 4 daje nam 12. Czwórkę należało pomnożyć przez 9, żeby dostać 36, więc licznik również mnożymy przez 9. 1 razy 9 to jest 9. I odejmujemy, dostajemy 3. 36 po skróceniu 1 dwunasta.